Witam, z tej strony Kuba z kanału PNT.cmz Football. I dzisiaj na tym poradniku przedstawię Wam, jak dobrze i poprawnie wykonywać rzuty wolne. Wiem, że kiedyś nagrywałem już ten poradnik, ale pomyślałem sobie, że przydałoby się to odświeżyć i nagrać to jakoś lepiej, ponieważ jestem starszy i bardziej doświadczony w grze w piłkę nożną. Dlatego, że na samym początku prosiłbym Was o to, żebyście zostawili subskrypcję, ponieważ już niedługo wbijemy na kanale 100 tysięcy subskrypcji. Dlatego każdy z Was niech teraz zostawi subskrypcję, niech zostawi łapeczkę w górę. Jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to wtedy nie wiem, co zrobię, ale będzie fajnie. Więc łapkujcie, subskrybujcie, wbijajcie również na moje social media, na mojego Instagrama, fanpage'a oraz Snapchata. Instagrama teraz postanawiam dość rozwijać, więc wbijajcie Kuba Zagi, ten znaczek, taki podłoga. No i myślę, że już nie będę przedłużał, zaczynamy poradnik. Powiem Wam tak, że nagrywałem to już wczoraj, ale niestety kamera była krzywo ustawiona. No i przyszedłem dzisiaj rano, musiałem wstać tak wcześnie, żeby to dla Was ogarnąć, bo filmy, jak wiecie, dodaję zawsze regularnie co tydzień, więc dzisiaj w sobotę też musi być, nawet ostatnio co 3 dni dodaję. Dobra, według mnie najważniejsze przy rzutach wolnych jest to, żeby wypracować sobie własny styl. Ponieważ jak pewnie zauważyliście, każdy zawodnik podbiega do piłki inaczej. Na przykład taki Ronaldo, Lewandowski, Messi czy nawet Ronaldinho za swoich czasów świetności, gdy grał w Barcelonie. Każdy z nich miał własny styl i ma własny styl. Dlatego ja takich rzeczy jak kwestia nabiegu nie będę Wam tłumaczył, ponieważ są to lata praktyki, każdy musi sam sobie to opracować. Dobra, więc pierwszym elementem wpływającym na poprawę rzutów wolnych naszych jest to, żeby noga postawna zawsze nakierowywała na bezpośrednio na miejsce, gdzie chcemy umiejscowić piłkę, ponieważ wtedy podczas uderzenia automatycznie nasza stopa nakieruje tak piłkę, że ona poleci właśnie w miejsce mniej więcej, gdzie umiejscowiliśmy wcześniej naszą nogę postawną. Dobra, więc najpierw zastosujemy się do pierwszej wskazówki i postaramy się zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na to, w które miejsce bramki chcemy uderzyć. I kierujemy piłkę na dalszy słupek. Zobaczymy, czy po ustawieniu poprawnie nogi postawnej piłka nas posłucha i poleci właśnie tam, gdzie chcemy. Kolejnym elementem jest ułożenie naszej sylwetki. Musimy pamiętać o tym, żeby być wystarczająco pochylonym, żeby piłka nie wyleciała nam za wysoko, ponieważ gdy jesteśmy za bardzo odchyleni, to piłka wtedy leci nam tak, jak widzicie tutaj, nad bramką. Dobra. Trzecim elementem jest to, że możemy rzuty wolne podzielić na jakby dwa rodzaje. Uderzane na siłę i uderzane technicznie. Aby nadać piłce jak największą rotację, nasza wewnętrzna część stopy musi mieć jak najdłuższy kontakt z piłką, ponieważ im większą objętością stopy przejedziemy po piłce, tym większej rotacji dostanie później piłka w locie. Więc musimy praktycznie całą objętością stopy przejechać, więc w jazdzie może to być ciężko słychać. A teraz tak, czwartym elementem jest trening, bo tak naprawdę to jest czwarty element, dałem go na końcu, ale tak naprawdę jest to najważniejsze, ponieważ bez treningu nic nie osiągniemy. Naprawdę, na pewno macie tutaj dużo wskazówek, dzięki którym możecie poprawić rzuty wolne, ale najważniejszy jest trening. Właśnie nie powiedziałem tego jeszcze, ale podczas treningów najlepiej obierać sobie za cel spojenie, ponieważ później na meczu, dzięki temu, że mamy opanowane idealne uderzanie w poprzeczkę, tam między słupkiem a poprzeczką, to później możemy z łatwością celować w dany wycinek bramki, tam gdzie właśnie chcemy trafić piłkę. Teraz kolejne uderzenie. Jeszcze ktoś może powiedzieć, że przecież ja nie mam żadnego bramkarza, nie mam żadnego murku, tylko że zobaczmy na to pod tym względem, że Wy podczas treningu również nie będziecie mieć czegoś takiego. Dlatego chyba lepiej, żebym ja na poradniku przedstawił dokładnie takie same warunki, jakie Wy możecie mieć podczas trenowania tych uderzeń. A naprawdę nie trzeba tutaj angażować osób trzecich, drugich, bo naprawdę samemu możemy treningiem wiele osiągnąć. Po prostu sobie przychodzimy na orlika i trenujemy. Nie mówiłem na tym odcinku za dużo na temat uderzeń z prostego podbicia, ale postaram się już niedługo wrzucić film, który poświęcę całkowicie tym uderzeniom. Dobra, teraz przedstawiłem Wam już wszystkie wskazówki,
dzięki którym teraz możecie wszyscy iść na boisko i trenować te uderzenia. Tylko pamiętajcie właśnie o tych wszystkich czynnikach, bo jeżeli będziecie trenować, ale nie stosować się do wszystkich moich wskazówek, no to niestety wasz trening nie będzie skuteczny. I właśnie po to są poradniki. Poradniki nigdy nie nauczą cię całkowicie wykonywać danej czynności w piłce nożnej. To jest tak jak u trenera. Trener ci coś przedstawia, ale ty i tak nie potrafisz od razu grać. No nie potrafisz od razu, przyjdziesz na boisko pierwszy raz i co, i od razu potrafisz grać? No nie potrafisz, bo musisz dużo ćwiczyć. I dlatego tutaj rzuty wolne to jest naprawdę cecha, którą możemy polepszyć tylko i wyłącznie dzięki treningowi. I im więcej trenujemy, tym zyskujemy większą przewagę nad rywalami, nad przeciwnikami. No i dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby trenować, bo trening czyni mistrza, tak właśnie mówiłem wcześniej. Wbijajcie na moje social media, na mojego Snapchata, Instagrama, fanpage'a. Wszystkie linki zamieszczam w opisie. Zapraszam również do mojej grupy Elita Kuby. No i nie będę już przedłużał tego odcinka. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Cześć!